dzisiaj na cześć królowej polskiego kryminału, Joanny Chmielewskiej, założyłam po raz pierwszy od lat moje spodnie do konnej jazdy. Oczywiście jesteśmy na wyścigach, na Służewcu, w miejscu, gdzie Joanna Chmielewska spędzała bardzo dużo czasu, a mianowicie wszystkie weekendy, tudzież środy. Wtedy, jak mówiła, była nieobecna dla społeczeństwa i dla rodziny. Tutaj, na tym torze wyścigowym, widziała ścigające się konie po raz pierwszy, kiedy miała lat 15. Nazywała się wówczas Irena, Barbara, Kun. Potem z tych imion i nazwisk niewiele zostało, szczególnie wtedy, kiedy zaczęła pisać. Ale wtedy była jeszcze 15-latką i pamięta, że postawiły razem z ciotką na konia, który nazywał się Wałcz, i wygrały. Każda z nich wygrała 15 zł i 50 groszy. Wtedy zaczęła się miłość do koni Joanny Chmielewskiej i wielka namiętność do hazardu, której wierna była do końca życia. I nie były to tylko konie, ale także karty, ruletka i wszelakie inne formy bycia w niebezpieczeństwie. Gdy idzie o konie, jesteśmy tutaj w miejscu, które nie zmieniło się od kilkudziesięciu lat. Przetrwało wojnę. Tutaj Joanna Chmielewska spędzała czas z prawdziwą rozkoszą i wielokrotnie o tym mówiła i pisała. W dwóch jej książkach występują wyścigi. Jedna ma właśnie tytuł Wyścigi, a druga Florencja, córka diabła. Znała konie, znała się na koniach, bardzo ceniła sobie osobowości koni. Mówiła, że koń to stworzenie waleczne, a sama była podobnym człowiekiem. Duch przekory to było coś, co charakteryzowało małą dziewczynkę, małą Irenkę. Była dzieckiem trudnym, ponieważ była niejadkiem. Bardzo przywiązywała się do bajek, potem do czytania. I kiedy dziadek lub matka próbowali omijać jakieś fragmenty opowieści, albo też czytali skacząc, czytali jej teksty, czy opowiadali bajki w kawałkach, niekompletne, wówczas bardzo narzekała i było takie znane powiedzenie w rodzinie ówczesnej dziewczynki: czyś ty się z choinki urwał, mówiła do dziadka, czyś przez most przeskoczył. Czyli była absolutnie wierna historiom, które opowiadano jej w dzieciństwie, i potem również została wierna słowu, ale nie od razu. Ja nie wiem, czy państwo mieliście to samo, co ja, ale ja dzięki Joannie Chmielewskiej lubiłam chorować. I jako mała dziewczynka w szkole, owszem, bolało mnie gardło i miałam kłopoty z migdałkami, miewałam gorączki, ale to znaczyło, że bezkarnie mogłam poświęcić czas lekturze książek Joanny Chmielewskiej. I tak się złożyło, że jej debiut literacki przypadł na moje dzieciństwo. To jest 64 rok, Klin. I potem kolejne książki, które jako dziecko, jako dziewczynka połykałam i pochłaniałam. Tych książek zrobiło się bardzo, bardzo wiele z czasem. I nawet wielbiciele Joanny Chmielewskiej, a jest ich mnóstwo. W bibliotekach jej książki zajmują kilka regałów. Nawet jej wielbiciele nie są w stanie powiedzieć, czy napisała 40
książek, wydała 40 tytułów, czy też 70. Jest bardzo wielka rozbieżność. Ja oczywiście mogę je wszystkie Państwu przeczytać, ale to chyba zajęłoby zbyt wiele czasu. W jej opowieści, o jej życiu, życie nie całkiem spokojne, te wszystkie książki są wymienione. Najbardziej znane oczywiście te pierwsze, czyli Klin, Wszyscy jesteśmy podejrzani, Krokodyl z kraju Karoliny, Całe zdanie nieboszczyka i słynny Lesio. Lesio to jest rok już 73, który był taką postacią niemalże kultową, a i został ją na pewno dla Chmielewsko fanów, czy też Chmielewsko logów. Jest taka strona Chmielewsko filów, o nawet. W internecie grupują się stale jej wielbiciele, a książki, jak powiedziałam, wychodziły w milionach egzemplarzy. Ale jak to się stało? Kiedy i gdzie narodziła się Joanna Chmielewska? Jak powiedziałam, najpierw była Irena Kun, urodzona 2 kwietnia. To jest ciekawe, bo ja myślę sobie, że jej życie było naznaczone tą datą urodzenia, czyli było jakby prima aprilisem. To była na tyle żywiołowa osobowość i tak angażująca się zarówno w życie samo, czyli rodzinę, pracę, zaraz powiem, kim była z wykształcenia, jak i potem w pisanie. I zdarzały jej się bardzo dziwaczne i zupełnie niezrozumiałe sytuacje. Ciągle pakowała się w jakąś kabałę. Czyli ten 1 kwietnia to była znacząca data. Urodziła się w roku 32. Sprawdzam to, bo jest, jak widzę, niemalże rocznikiem mojej mamy, która się urodziła w roku 31 i która również podczytywała owe komedie kryminalne, bo chyba tak należałoby określić twórczość Joanny Chmielewskiej. Ja, chorując w dzieciństwie, tak naprawdę umierałam ze śmiechu i jest to chyba jedyna autorka, jaką znam, czy z jaką miałam możliwość się zetknąć, która sprawia, że głośno się śmiałam, będąc w domu sama i to właśnie w okolicznościach niezbyt sprzyjających, z tym, że gorącym mlekiem, z masłem i miodem, które powodowały bardzo, to było dla mnie trudne, przełknięcie mleka z miodem, ale czekał upiorny legat, albo czekało Wszystko czerwone, czy Wszyscy jesteśmy podejrzani i już choroba i już czas był niesamowicie śmieszny. To była kobieta, która chyba postawiła sobie za cel rozśmieszanie innych i rozśmieszanie swoich czytelników. Powiedziała coś zresztą podobnego już pod koniec swojego życia. Zmarła w roku 13, czyli już 8 lat temu. I wiem, bo po jej książki musiałam pójść do biblioteki, ponieważ cała moja kolekcja dziecinna gdzieś zniknęła. Myślę, że to też jest jakiś znak. Kiedy się odnajdzie, zapewne coś jeszcze z nią zrobię. Otóż powiedziała pod koniec życia, że powinna dostać literacką nagrodę Nobla za rozśmieszanie Polaków. I mówiła jeszcze, że lepiej, kiedy się śmieją, bo wtedy się nie biją. Być może jest to także przesłanie na dziś. Otóż duch przekory. Joanna Chmielewska jest przekorna także w swoim pisaniu. Od dawna wiedziała, że chce podróżować. Rodzina zadecydowała, że będzie studiować medycynę. Więc myślała nawet już o sobie jako o lekarzu leczącym ludzi na statkach, jako o kimś, kto medycyna, bo tak chcą inni, ale ona musi się ruszać, musi podróżować. Zresztą całe życie bardzo wiele podróżowała, mimo iż bała się samolotów. Ale w pewnym momencie,
duch przekory. Zdała sobie sprawę, że człowiek powinien robić w życiu to, co lubi. I zdała na architekturę, na którą się dostała. I z wykształcenia była architektem. Przez pierwsze 32 lata życia Irena Barbara Kuhn lubiła, kiedy nazywano ją Joanną, ponieważ było to imię zbierzmowania, także jej. Była żoną, matką dwóch chłopców. Swojego męża poznała bardzo wcześnie, jeszcze w szkole. I była architektką. Uczestniczyła w bardzo wielu znanych projektach architektonicznych. Między innymi współprojektowała Dom Chłopa, który stoi do dziś, czy też osiedle Górce na Bemowie. Bardzo zabawnie po latach opowiadała o swoim życiu sprzed pisania. Zarówno w tej autobiografii, która jest krótka, ale także w wielotomowej biografii opowiada historię swojej rodziny, rodziny, gdzie królowały kobiety, rządziły kobiety i ona twierdzi, że również wyniosła z domu właśnie ten gen swoistego przywództwa, czy też dominacji, przekory, łamania konwenansów i o tym nie pisze, czy to jest z domu, czy nie z domu, ale owo niezwykłe, porażające wówczas dla mnie poczucie humoru. Dziś także wróciłam do kilku jej książek. Muszę powiedzieć, że one nadal są szalenie zabawne. Chociaż teraz czytam je nieco inaczej, także jako opowieść o PRL-u, o ówczesnej Warszawie, o wyjazdach. Chmielewska jeździła do swojej przyjaciółki Alicji do Kopenhagi bardzo często i Alicja jest jedną z bohaterek jej prozy, jak zresztą wszyscy jej znajomi czy też przyjaciele. Ona mówiła, kiedy już zaczęła pisać, zaraz powiem jak to się stało, mówiła, że rzadko mści się w życiu, ale mści się w książkach. I ludzie, którzy jakoś zaszli jej za skórę, byli w jej powieściach albo zabijani, albo pokazywani w sposób, w jaki może niekoniecznie chcieliby się zobaczyć. Tak naprawdę ojcem sukcesu literackiego Joanny Chmielewskiej był Marian Eile, naczelny redaktor Przekroju, któremu kiedyś zaniosła kilka fragmentów swojej prozy i na pytanie, dlaczego nie pisze więcej, odpowiedziała, że nie ma maszyny do pisania. I wtedy Eile powiedział, proszę, tu jest maszyna, pisz. A także polecił ją wydawnictwu Czytelnik. Powiedział jej, że ma pójść tam odpowiednio obdarta, żeby nie było, że wybrali ją dlatego, że jest przystojną kobietą. A była bardzo przystojna, miała piękne nogi. I chodziła na szpilkach. Mówi, że wszędzie poza plażą, więc być może tutaj w owej loży honorowej na Służewcu także chodziła w szpilkach. Otóż poszła ubrana dość obskurnie do Czytelnika, ale jej tekst wywołał zachwyt i tak doszło do premiery Klina, pierwszej powieści Joanny Chmielewskiej, bo wówczas już przybrała ów pseudonim. Mówiła, że dlatego, że Joanna, ponieważ jest to jej własne imię zbierzmowania, innych imion nie lubiła, natomiast Chmielewska to było imię rodzinne jej ciotki. Mężowskiego nazwiska nie będę po literaturze szargać, mówiła i rzeczywiście jej mąż Stanisław, ojciec dwóch jej synów, był postacią, którą w swoim pisaniu oszczędzała i natomiast szalenie zabawnie pisze o tym, co było chyba jej największą tragedią, mianowicie o tym, jak została przez tegoż wspaniałego męża porzucona po 11 latach związku, który obojgu wydawał się związkiem szczęśliwym. Myślę, że lektura takiego fragmentu pokaże
poczucie humoru Chmielewskiej i sposób jej, jej narracji. To się stało mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zaczynały wychodzić jej książki. Może jeszcze powiem, że do dziś wspaniały funkcjonuje i jest oglądany przez wielu wspaniały film, który powstał, chyba najlepszy, który powstał na podstawie prozy Joanny Chmielewskiej. To jest Lekarstwo na miłość. Film zrobiony 2 lata po premierze książki, czyli w roku 66, z kapitalną Kaliną Jędrusik i fantastyczną Krystyną Sienkiewicz, oczywiście Andrzejem Łapickim, wówczas na szczycie swoich amanckich i męskich możliwości. Chmielewska nie znosiła współpracy z reżyserem Batorym, potwornie się z nim kłóciła, no ale w końcu jakoś udało się ten film zrobić. Ona była współautorką scenariusza tego filmu, jak również jeszcze kolejnego, który Batory zrobił z jej prozy. Witamina M, czyli witamina miłość, piosenka bardzo znana właśnie z tego filmu, który obejrzałam teraz z powodu tejże audycji. Bardzo Państwu polecam, szczególnie tym, którzy fascynują się Kaliną Jędrusik. Była wówczas młodziutka i naprawdę wspaniała. I w tym właśnie momencie mój mąż postanowił się ze mną rozwieść. Po 11 latach szczęśliwego małżeństwa. Wcale się nie wygłupiam. Moje małżeństwo rzeczywiście było idealnie szczęśliwe, chociaż może trochę trudne. Awantury rozładowywały atmosferę. Z mężem rozumieliśmy się doskonale, kochaliśmy wzajemnie, szliśmy na kompromisy i ustępstwa, a obopólna prawdomówność stanowiła cechę bezcenną. Granitowe zaufanie było podstawą naszego związku, i w zakłamanym świecie przysparzało ulgi bez granic. Reszta miała rozmiary drobiazgów, na jego ryki reagowałam różnie, on na mój temperament również. Przyczyny rozwodu nie są mi znane. Być może pewien wpływ na jego postanowienie miał fakt, że śpiewałam w łazience Walczyka własnej kompozycji. Drażniły go moje pienia okropnie, czemu szczerze mówiąc specjalnie się nie dziwię. Niemniej już po rozwodzie, na złość mu, dorobiłam dalszy ciąg. Gdybym stworzyła to dzieło wcześniej i uparła się śpiewać całość, rozwód byłby w pełni uzasadniony, bo mój mąż miał słuch absolutny. Pień jest istotą nie tylko głuchą, lecz także milczącą, ale gdyby śpiewał, myślę, że czyniłby to lepiej ode mnie. Dla uniknięcia niepotrzebnych dociekań wyjaśniam, iż tak naprawdę przyczyną rozwodu była przeraźliwa, zupełnie bezkompromisowość mojego męża. Nie nadawał się do oszustw i podstępów. Zakochał się w owej narzeczonej z Rotułowa i nie był zdolny poderwać jej po cichu. Musiał jawnie i z hukiem, musiał się z nią ożenić, a w tym celu musiał rozwieść się ze mną. Przymus totalny. Grom z jasnego nieba byłby drobiazgiem w porównaniu z komunikatem, że będziemy się rozwodzić. Ogłuszona sytuacją wyraziłam zgodę bez namysłu. W nerwice oczywiście wpadłam na poczekaniu. Tymczasem wisiał nade mną cholerny egzamin na uprawnienia budowlane, od którego zależał dalszy ciąg mojej pracy. I tak dalej. Egzamin został zdany. Pomysł, żeby popełnić samobójstwo, kiedy Chmielewska zaczęła sobie wyobrażać, jak wkłada głowę do piecyka od kuchenki, tak potwornie ją rozśmieszył, że musiała z niego zrezygnować. Czyli potrafiła wyśmiać tak naprawdę wszystko, nawet ów dramat, który do końca był historią bolesną. Potem pisze bardzo zabawnie o tym, jak mąż przyniósł jej pozew napisany przez adwokata. Pozew tak durny, że musiała sama go napisać od nowa, czyli sama napisała pozew przeciwko sobie. No i dalej. Na rozprawę poszłam utleniona na popielato.
W eleganckiej kietce, jedynej jaką posiadałam, ale sąd o tym nie wiedział. Tuż przedtem kupiłam malutkie perfumy Diora, takie do torebki, pierwsze w życiu, bo przedtem żałowałam sobie nawet na wodę kolońską. Usiadłam na ławce, obok mnie siedziała Janka, zdenerwowana znacznie bardziej niż ja. Otworzyła flakonik, żeby powąchać. W tym momencie wywołano nasze nazwisko. Janka podskoczyła, rąbnęła mnie w łokieć i połowę zawartości wychlupałam na siebie. Weszłam do sali, woniejąc jak cała perfumeria i od razu zrobiłam dobre wrażenie. Adwokata nie miałam, nie był mi potrzebny. Mojego męża chciałam się już pozbyć, załatwić sprawę definitywnie, odciąć się od przeszłości i zacząć organizować inne życie. I nawet mi do głowy nie przyszło, że moje prawdziwe życie dopiero teraz się zaczyna. To jest jeszcze kolejna umiejętność Joanny Chmielewskiej. Rozpoczynania na nowo. Wszystkie, niemal wszystkie części jej autobiografii noszą tytuł Młodość. Jest tylko pierwsza młodość, a potem druga młodość i trzecia młodość i potem jest jeszcze wtórna młodość, aż potem stare próchno i okropności, które są końcem historii. Ale był to człowiek, była to kobieta, która szukała dobra, optymizmu w tym wszystkim, co się jej zdarzało. Ratowała się śmiechem i ratowała się właśnie nadzieją, że los układa się w taki sposób po to, żeby pokazać swoją lepszą stronę. I no rzeczywiście, młodość, druga młodość, trzecia młodość i tak dalej, to były od roku 70. Chmielewska przestaje pracować jako architektka i zajmuje się wyłącznie pisaniem. Podobno sprzedaje, znaczy na pewno sprzedaje miliony książek. Mówi się o 5 milionach, inni mówią o 8 milionach. Najbardziej popularna jest w Polsce, ale szalenie popularna jest również w Rosji. I oczywiście z niesamowitym humorem opisuje to wszystko, co jej się podczas wyjazdów promujących książki zdarza w Moskwie i w okolicach. Joanna Chmielewska była tłumaczona na 10 języków, ale największą popularność, jak mówiłam, zyskała w Rosji. Sama mówiła, że w Rosji, w Związku Radzieckim, Rosji, czuła się jak święty Bartłomień, którego z miłości rozszarpano na drobne kawałki. Miała menadżera w drugiej połowie życia, Tadeusza Lewandowskiego, menadżera, agenta, z którym jeździła do Rosji. On tak o tym opowiadał. Gdy ją poznałem, była już starszą panią i nie lubiła podróżować, ale zapewniałem, że do Moskwy warto, bo czekają ją tam rzeczy niezwykłe. Już na peronie czekało na nas 5 telewizji, a do hotelu z widokiem na Kreml wiozły nas 3 samochody. 6 ludzi dzień w dzień było oddelegowanych do jej poruczeń, a mer Moskwy wydał na cześć Joanny Chmielewskiej w restauracji na Rublówce kolację, w której kieliszek wódki kosztował więcej niż przeciętny Rosjanin zarabiał przez miesiąc. To było szaleństwo, wspomina Lewandowski. Kiedy podpisywała książki w najsłynniejszej moskiewskiej księgarni na Twerskiej, kolejka przed budynkiem przez bite 2 godziny ciągnęła się blisko kilometr. I teraz zarówno ów agent, jak i ja sama zastanawiam się, gdzie tkwiło źródło tej niezwykłej popularności autorki, która nie była autorką miary swoich rówieśników. Sprzedawała się podobno tak dobrze jak Stanisław Lem, ale nie była autorką klasy Lema, czy też Konwickiego, czy też Brandysa.
którzy sprzedawali się dużo, dużo słabiej. I myślę sobie, że chodzi właśnie o owo poczucie humoru i chodzi o optymizm. I chodzi o ten przekaz niezwykły, który płynie z jej dzieła. Ja sobie zawsze poradzę. Jej bohaterka, też Joanna Chmielewska, architektka zresztą, jest osobą wystawianą na różne próby w życiu. Właśnie traci miłości, traci przyjaciół, traci grunt pod nogami. Dziecko ma anginę, dostaje dwóje. Ma wypadki samochodowe, różne zdarzają jej się rzeczy. Ale zawsze sobie radzi. I to był ten przekaz, który być może przyciągał do jej prozy. Do jej prozy, która była prozą lekką, która jest prozą lekką. Nieco przegadaną i roztrzepaną, jak przegadana i roztrzepana była sama jej autorka. Kobieta, która lubiła życie. I mimo owych piramidalnych, nieprawdopodobnych często zawikłań w jej prozie, to była osoba, ona autorka i jej bohaterka Joanna, która lubi życie, która na przykład kocha morze. Joanna Chmielewska kochała morze i muszelki. Ciągnęła nad to morze, kiedy mogła i kiedy ją się pyta o niespełnioną miłość, to właśnie mówi o morzu. O tym, że tak naprawdę powinna była mieszkać nad morzem, a nigdy to się nie stało. Tutaj jest mi bliska, podobnie jak jest mi bliska w owej skłonności do hazardu, której ja nie kultywuję w sobie, pewnie z jakiegoś z resztek rozsądku, które jeszcze mam. Natomiast ona zdecydowanie ową pasję kultywowała. Karty, ruletka. Także alkohol, od którego nie stroniła i uważała, że on także przydaje życiu barwy. Co jeszcze lubiła Joanna Chmielewska, kobieta, która skończyła pierwszą klasę do wojny, a potem kształciła się, żyła i pisała i stała się właśnie tak bardzo popularna w owymże PRL-u. Potem dostała ważny order od prezydenta Kwaśniewskiego. Lubiła morze, to już powiedziałam, lubiła grzybobranie, miała taką pasję poszukiwawczą, gdy chodzi o grzyby, co też z nią dzielę. W ogóle mam wrażenie, że jest to postać mi bliska i mimo, że nie jestem optymistką i nie potrafię w taki sposób, w takiej gamie korzystać z życia, to jednak ten przekaz jest mi bliski albo chciałabym, żeby był bliski. Chmielewska mówiła, nie lubię historii, które nie kończą się happy endem. Chciałabym tak myśleć. Może do tego można też jakoś dorosnąć. Co jeszcze lubiła? Lubiła bursztyny. I to też jest moja pasja. Szukanie bursztynów ma coś z polowania na grzyby. Absolutnie nic nie ma wspólnego z polowaniem na zwierzęta. I Chmielewska nie tylko szukała tych bursztynów nad wieloma morzami świata, ale także zbierała je i sama szlifowała i robiła z nich różne naszyjniki czy też korale. I w jej mieszkaniu na ścianach wisiały owe sznury bursztynów, które sama przysposabiała i sprawiała, że lśniły jeszcze bardziej niż te znalezione nad morzem. Zastanawiam się, co jeszcze. Aha, mówiła, że nie ma takiego kapelusza, w którym byłoby jej do twarzy, chyba że twarz zasłaniał. No, była osobą, która potrafiła śmiać się także z siebie, aczkolwiek czasami ten śmiech podbity był łzami, jak wtedy, kiedy mówiła właśnie o swoich miłościach, czy też o swoich mężczyznach, którzy potem w drugiej, trzeciej, czwartej i
dziesiątej młodości także w jej życiu trwali. Joanna Chmielewska była pisarką, która lubiła pisać, a to jest zawsze podejrzane. I może dlatego, że miała inny zawód, że pisanie było jej marzeniem, które w pewnym momencie życia zaczęła realizować, nie cierpiała twórczych mąk. I te setki powieści, dziesiątki, nie setki, bo było ich mniej niż 100, aczkolwiek tłumaczone na te wszystkie najważniejsze języki i wydawane w milionach egzemplarzy, ona się przy pisaniu nie męczyła. Ona lubiła swoją pracę wedle tego zdania, że człowiek powinien w życiu robić to, co lubi. Czyli to jest przykład pisarki. Ja bardzo mało znam takich przykładów, która lubiła pisać. Pisała długopisem, a potem na maszynie do pisania właśnie od Ailego. Natomiast potem przesiadła się na laptopa i ten laptop był właśnie zawsze koło niej, ponieważ opowiadała, że w najmniej oczekiwanych momentach jej bohaterzy podejmowali pewne działania i ona musiała to natychmiast zapisać, bo jeśli nie robiła tego od razu, to to gdzieś umykało. Pisząc, grając w ruletkę, grając na koniach tu, paliła potworne ilości papierosów. To był nauk numer, nie wiem, który numer. Może był nawet pierwszy przed hazardem, ponieważ towarzyszył także jej pracy, zarówno jako architektki, jak potem jako pisarki. Więc skoro tyle paliła, to miała wielką słabość do popielniczek. Kolekcjonowała popielniczki, czyli w jej domu było mnóstwo eksponatów popielniczek. Jedną nawet, podobno, przywiozła z Luwru i nie nabyła jej drogą kupna. Czyli popielniczki, bursztyny. W jej mieszkaniu także było bardzo wiele portretów Lesia. Lesio, tytułowy bohater jednej z jej powieści, który planował, co zresztą wykonał, zabicie kadrowej, która nie mogła znieść jego ciągłego spóźniania się. Lesio, który najpierw, kiedy zobaczył swój portret w tej książce, był wściekły, potem bardzo się do tej wizji przyzwyczaił. Natomiast jej czytelnicy bezustannie darowywali jej portrety Lesia, czyli w jej mieszkaniu było tych wizerunków bardzo wiele, w zależności od tego, jak to sobie Lesia wyobrażał. I no właśnie, miała bardzo wiele dowodów miłości od czytelników. Była niezwykle osobą popularną i otwartą. Czyli kontakt z ludźmi, którzy czytali jej książki, był też dla niej wielką radością. Ci, którzy chcą bardziej naukowo podejść do twórczości Chmielewskiej, twierdzą, że najlepsza jej proza, owa właśnie ironiczna, komediowa proza kryminalna, pochodzi z pierwszych lat, z pierwszych powiedzmy kilkunastu lat jej pisarskiej aktywności. Wtedy, kiedy napisała Wszyscy jesteśmy podejrzani, Krokodyl z kraju Karoliny, Wszystko czerwone, Romans wszechczasów, Upiorny legat i tak dalej. Te tytuły, które ja pochłaniałam w chorobie, tudzież moje koleżanki. Natomiast późniejsza proza, ta, którą pisała może w większym też pośpiechu, dlatego że ona pisała bardzo dużo i w latach 90. wydawała co roku jedną książkę. To jest niezwykle dużo i w związku z tym wpływa to niewątpliwie na jakość tej prozy. Ja muszę powiedzieć, że tak jak była dla mnie ważna, kiedy byłam bardzo młoda, obok prozy bardzo takiej poważnej, którą czytałam wcześniej, tak późniejszych jej powieści nie czytałam i zastanawiam się, czy dlatego, że spróbowałam i już mi tak nie smakowały, czy dlatego po prostu, że potrzebowałam w życiu innej prozy dla siebie, swojej wyobraźni i dla tego, co robię. W każdym razie
W każdym razie Chmielewska ciągle jest żywa w mojej pamięci dziecinnej, czy też bardzo młodzieńczej. I oczywiście są tam też takie powiedzonka w rodzaju kałbasa. Odpowiedź brzmi mocz te nora. I tego rodzaju historyjki, gry słów. Chmielewska także powtarzała całe życie, że nie ma, że jedyne co na tym świecie nie ma granic, to jest ludzka głupota. I o tejże bardzo wiele pisała w tych książkach, które pokazują PRL, pokazują stosunki w pracy, w jej biurze architektonicznym, pokazują także Warszawę. Jej powieści niekiedy czytane są przez jej wielbicieli jako swego rodzaju gry po Warszawie. Ona opisuje swoje mieszkanie na Dolnej, opisuje ulicę Mokotowską, parki, miejsce, gdzie mieszka jej matka, to w jaki sposób powstają pewne budynki, właśnie dom chłopa, który projektuje, czy też Bemowo. Co jeszcze jest bardzo ciekawe, Chmielewska miała wielką słabość do samochodów. Najpierw jeździli z mężem na motorze, natomiast potem miała wiele samochodów, najbardziej upodobała sobie Toyoty, więc Toyoty były aż 3. I tymiż samochodami zjeździła całą Europę. Jeździła do Francji, znała bardzo dobrze Paryż lat 60. Jeździła jeszcze jako architektka, ponieważ nawiązywała zawodowe kontakty. I bardzo dobrze znała Danię i Kopenhagę, dlatego że tam wyjechała jej przyjaciółka architektka Alicja, ta, która w Krokodylu z kraju Karoliny zostaje zamordowana, ale nieskutecznie, bo okazuje się, że ma serce trochę bardziej po prawej stronie i morderca, nie wiedząc tego, ugodził ją pewnym szpikulcem po lewej stronie. W każdym razie Alicja mieszkała w Kopenhadze i Joanna bardzo często ją odwiedzała. Wszystkie te podróże odbywała właśnie kolejnymi samochodami, którym poświęca wiele miejsca. Poświęcała zarówno w życiu, jak i w prozie. Co jeszcze było takie zabawne dla tej kobiety, która była kobietą elegancką, aczkolwiek mówiła, że ubiera się tak naprawdę dla swoich czytelników, bo gdyby o nią chodziło, to w ogóle by tego nie robiła. Ale ciekawa była zawartość jej torebki. Torebka musiała zawierać rzeczy najbardziej potrzebne, czyli młotek, kamienie, sznurki, szydełko. W jej powieści jedna z bohaterek właśnie szydełkiem wydostaje się z francuskiego lochu, usiłując szydełkiem wydłubać sobie część muru. I tak dalej, i tak dalej. Czyli była kobietą przygotowaną na wszystko. Kobietą zdecydowanie praktyczną, która jest w stanie sobie poradzić w każdych okolicznościach. Z tej historii małżeńskiej widać, że choć lubiła śpiewać, ale swojego głosu tak naprawdę nie lubiła. Chmielewska była postacią, która właśnie fascynowała mnie w dzieciństwie i wczesnej młodości. Natomiast nigdy później, w latach 90., kiedy właśnie była u szczytu swojej literackiej sławy, czy też popularności, nigdy nie miałam z nią do czynienia. Właściwie może tego żałuję, bo chętnie wybrałabym się z nią tutaj na wyścigi. Bo nie powiedziałam Państwu jeszcze tego, że owo 1550, które wygrała jako dziewczynka, potem pomnożyła, ponieważ w końcu lat 80. właśnie tutaj wygrała główną nagrodę, która wynosiła 274 tysiące złotych. To była fortuna, zważywszy, że za spotkania autorskie w tym samym czasie dostawała 1000 złotych. Czyli proszę sobie wyobrazić, jaka to była niezwykła suma pieniędzy.
I Chmielewska tak zachwycona końmi i wyścigami jako pierwsza zaczęła też pisać o pewnych nieprawidłowościach, które się tutaj działy i mówiła, że dziennikarze bali się podjąć tego tematu, jak konie są ustawiane, jak ustawiane są wielkie wygrane. Ona zaczęła to robić, zaczęła to pisać i nic się nie stało. I wówczas inni też podjęli ten temat. Czyli poznała smak tych pieniędzy, nie tylko jako autorka, ale także w pewnym momencie ów hazard przyniósł jej pewien sukces, aczkolwiek jeśli chodzi o ruletkę i o jednorękiego bandytę, które to gry i przyjemności uwielbiała, to nie kończyło się żadnym spektakularnym sukcesem finansowym. Chmielewska lubiła pisać, jak już mówiłam, i tak naprawdę chciałaby swoim czytelnikom dostarczać owej literackiej strawy jak najczęściej. Ale pod koniec już życia chorowała i mimo iż dalej próbowała podróżować i dwa główne kierunki, Francja i Dania, ale także Kanada i Ameryka. Jej synowie się pożenili, mieli dzieci, więc związana była także ze swoją rodziną, aczkolwiek jako dziewczynka nie lubiła dziewczyńskich zabaw, co podkreśla, mimo że potem właśnie kobieta jest główną bohaterką jej książek. Jako dziewczynka miała dwie lalki, Zuzię i Koczkodana. Koczkodan został tak nazwany przez kogoś, kto zobaczył, jak mała dziewczynka go czesze w jakiś taki koczkodani sposób. A tak naprawdę uwielbiała klocki Lego i dopiero kiedy mogła bawić się ze swoją małą wnuczką klockami Lego, wówczas jakoś zaskarbiła jej zaufanie i miłość. To, co ona pisze, to też jest rodzaj klocków Lego składanych z codzienności i właśnie podlanych, podsycanych i rozświetlonych poczuciem humoru. I teraz na koniec owo zdanie, które powiedziała Joanna Chmielewska już wcześniej i które zacytowałam, ale myślę, że jest ono niezwykle ważne, a mianowicie tam mówiła o tym, że nie ma ambicji, ale to było powiedziane tak. Poza głębokim przekonaniem, że powinnam dostać Nagrodę Nobla za rozweselanie społeczeństwa, innych ambicji nie mam. Jak zaczną się śmiać, przestaną się bić. I zostańmy z tym zdaniem. Jeśli to możliwe, pod koniec roku 2021, śmiech, jeśli możliwy jest śmiech, spróbujmy go i przestańmy się bić.